Słuchajcie, jak wygląda tabela? Jeżeli chodzi o oba zespoły, Elana trzecie miejsce, 30 punktów, 9 zwycięstw, 3 remisy, 2 porażki na 11 lokacie w tak zwanej, jak to już zdążyłem wcześniej usnąć tezę, w grupie B trochę tej trzeciej ligi, a więc na czele 11 miejsce Wieżyca Pelpin, 16 punktów, 4 zwycięstwa, 4 remisy i 6 porażek. To raczej będzie to ustawienie 4-4-2 z wysuniętymi dwoma napastnikami Kozłowskim i Kraską. Gramy w Toruniu! 15 kolejka, Elana Toruń kontra Wieżyca Pelpin. I kolejny, to był kolejny gol z rzutu karnego. Kryszak na pole karne, strzał głową ze strony Mysiaka. 6. minuta meczu, jeżeli chodzi o ekipę z Pelpina, więc Filip Sosnowski. 3 trafienia, 1 asysta, tymczasem Kraska w polu karnym. Kraska! Interwencja Imianowskiego, jeszcze powalczył do końca. Podczas jednych ze sparingów przygotowawczych, ale nie sprawdził się. Racki na pole karne, to jest strzał głową. Mariusz Kryszak. Będzie centrował piłkę na pole karne, to jest niezła centra, no i tutaj był bodajże Daniel Ciach, tak. A my skupmy się na tym rzucie karnym. Kryszak kontra Imianowski. Kryszak, 1-0 dla Elany Toruń. 20 minuta meczu. I Torunianie prowadzą z Wieżycą Pelpin już po 20 minutach meczu. Piątka zawodników żółto-niebieskich zameldowana w polu karnym. Jeszcze tam Kraska pewnie opuści linię spalonego, na której się znajdował. Tymczasem Kryszak na pole karne. Troszeczkę nieporozumienia, wydaje mi się. Znowu 6 piłkarzy żółto-niebieskich w polu karnym. Dośrodkowanie Kozłowski! 2-0! Filip Kozłowski. 25 minuta meczu. No i właśnie na takie stałe fragmenty gry, na takie akcje napastnik Elany czekał. Doświadczony zawodnik Wieżycy niepoprawnie pokierował tę piłkę już Aleksandrowicz. Puszcza Kraskę, okazja na 3-0 w Toruniu. Daniel Kraska, 3-0! To jest pogrom, jak na razie w 28 minucie meczu. KKS Kalisz 31. Ale przypominam, że oba zespoły grają dopiero swoje spotkania jutro. Lękiewicz lewą nogą na pole karne. Kozłowski przyjął piłkę do prawej nogi. Kozłowski, Stefanowicz, jego strzał! 4-0! 37 minuta meczu. To jest knockout. Kraska. Ładny dribbling na lewej stronie, okiwany jak dziecko. Karol Szopiński, Kraska do lewej nogi. Kraska, dośrodkowanie Kozłowski! I właśnie przy takim wysokim już wyniku Racki na pole karne, strzał głową. Poloczek. I to jest zmiana czysto pozycyjna na prawą obronę. Wejdzie na to spotkanie zawodnik z rocznika 98. Prowadzenie już na 5-0. Niezła centra Kryszaka. Piastkowanie Czapewskiego. Tymczasem zagranie w kierunku Greli na pole karne, ale tutaj miał łatwiejszą sytuację. Adam Dobosz, jego próba strzału. No i tutaj Czapiewski przed siebie, Kozłowski. Wynik utrzymuje się do... Taki utrzymał się wynik do końca pierwszej połowy. Racki teraz rzutu wolnego na pole karny, Poloczek. Jeszcze Maciej Stefanowicz na lewej stronie do Dobosza. Dobosz może spróbuje znowu uderzyć przed siebie. Odbija piłkę Czapiewski. Urbański i Kordian Górka. Urbański w polu karnym. Okazja na 5-0 i Kraska! Daniel Kraska! Wreszcie bramka w tej drugiej połowie. 89 minuta. 5. gol w tym sezonie Daniela Kraski. I koniec meczu. Elana Toruń 5, Wieżyca Pelpin 0. Na początku Mariusz Kryszak z rzutu karnego, później Filip Kozłowski na 2-0, Kraska na 3-0, 4-0 Stefanowicz.